Wojewódzki sąd administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego w sprawie wydania koncesji dla spółki KSS Bartnica. Czy proces rozpocznie się od nowa? Burmistrz gminy Mieloszów Marcin Aczyński po wygranych wyborach na burmistrza w 2014 roku wydał zgodę na dalsze wydobycie marafirów w Rybnicy Leśnej na okres 30 lat. Wydał on również pozytywną ocenę środowiskową dla prowadzonej inwestycji przez spółkę KSS Bartnica. Do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji odwołali się mieszkańcy Rybnicy Leśnej, mieszkańcy Wałbrzych oraz kilka stowarzyszeń. Odwołanie zostało uchylone, ponieważ decyzja została wydana poprawnie. Jednak mieszkańcy stowarzyszenia odwołali się do wyższej instancji, wojewódzkiego sądu administracyjnego w Wrocławiu, który uchylił decyzję Marcina Raczyńskiego podając uzasadnienie. Dostarczona przez inwestora w sprawie wydania decyzji środowiskowej oddziaływania kopalni na środowisko nie została w dokładny sposób przeanalizowana ani zweryfikowana przez Urząd Gminy Miroszów. Przy wydaniu decyzji nie został uwzględniony koreferat, czyli obligatoryjny dokument, który w tym przypadku ocenił decyzję środowiskową jako złą. Kwestia wywozu urobku z kopalni nadal pozostaje nieuwzględniona, czyli uciążliwy dla mieszkańców transport nadal odbywa się tę samą drogą jak dotychczas. W dokumentach zabrakło precyzyjnego planu rekultywacji terenów objętych wydobyciem kruszcu. Nie postawiono obiecanych ekranów akustycznych, do jakich zobowiązał się inwestor. Projekt inwestycji KSS Bartnica wykracza poza obszar wcześniej ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok ten nie jest prawomocny, co oznacza, że istnieje możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli decyzja zostanie podtrzymana, oznacza to, że cała procedura przyznania koncesji rozpocznie się od nowa. W oświadczeniu Zarządu Kopań Surowców Skalnych Bartnicy Spółka Zoo czytamy: Wyrok nie jest prawomocny i może podlegać dalszej kontroli. Nie znamy szczegółowego uzasadnienia wyroku, dlatego, dopiero po zapoznaniu się z jego pisemnym uzasadnieniem, poddamy sprawę stosownej analizie prawnej i, jak sądzimy, wówczas będzie można zaprezentować opinię lub stanowisko co do dalszych działań. Pragniemy podkreślić, że wszelkie działania spółki są podejmowane zgodnie z prawem, co jest dla nas absolutnym priorytetem. Uzasadnia Zarząd Kopań Surowców Skalnych Bartnicy Spółka Zoo.